Witamy Was już po raz siódmy. Jesteśmy razem z Zuzią i będziemy dzisiaj proponować Wam tym razem ćwiczenie na nogi. Brzuch, grzbiet, już kilka rzeczy są za Wami. Jest też skip, który ostatnio robiliście. Teraz robimy sobie wykroki. Brzuch, zapraszam Cię. Ćwiczenia. Piona, gotowa jesteś? Nie jesteś zmęczona po przedszkolu? Nie. Super. Pierwsze ćwiczenie takie rozgrzewające, dobra? Robimy sobie lekki wykrok. Z tyłu stopa aktywna, czyli mamy tak stopę, zobacz, brzuchu. Tak ustawioną, dobra. Nie na paluszkach, dobra, świetnie. Teraz zrobię odwrotną nóżką. I idziemy sobie 10 razy w dół. Hop, hop. Widzisz, ja mam problem z równowagą. I w ten sposób, jaka rozgrzewka. 10 razy. Dobra, wystarczy. To samo oczywiście robicie na drugą nogę, żeby się nie obraziła na nas. Pamiętajcie, my sobie zrobimy tylko 5, prawda? Żebyśmy się tylko lekko rozgrzali, ok? Pamiętamy, żeby kolano nam nie wyprzedzało pięty, żebyśmy tak nie wyjeżdżali kolankiem do przodu, bo to wtedy jest bardzo niezdrowe dla naszego kolana. Czyli schodzimy tutaj na bioderkach, zachowując to, że mamy kolano nad stopą. Dobra, wstawcie Zuziu. A teraz większe wykroki, ok? Stajemy sobie troszkę dalej od siebie. I robimy od której nogi? Zaczynamy od prawej, co? Tak. Przybijamy piątkę po drodze? Tak. Może być, dobra. No to tak, hop. Piona. I do przodu. Tutaj też staraj się Zuziu, żeby kolanko nie jechało do przodu bardzo, dobrze? I lewa. I hop. Prawa. I lewa. O, troszkę nam się ta mata ślizga w tym ćwiczeniu. Jeszcze dwa razy, co? Hop, i raz. Powrót. I jeszcze raz, ostatni. I powrót. Dobrze. Im bardziej będziecie schodzić na nogach oczywiście w tym wykroku, mocniej, to więcej będziecie obciążać nogi. Staramy się tak, żebyśmy dostosowali do siebie. Też zachęcam do zrobienia dwóch, trzech serii po 8, 10 razy na nogę. To też uzależniajcie od tego, jak wasze dziecko jest zmęczone, na przykład po wizycie w przedszkolu, ale na pewno będzie dawało wam dużo energii do tego, żeby wspólnie potrenować. Także dziękuję Ci już za dzisiaj, żółwik. To co, uzupełniamy płyny? Tak.